Witam wszystkich serdecznie na recenzji, moim zdaniem, najlepszego procesora dla internetowych twórców. Oto nasza platforma testowa, zbudowana na NewArku 90 od Deepcoola, którego ostatnio testowaliśmy, na którą trafi Ryzen 7 2700. Jest to jednostka 8-rdzeniowa i 16-wątkowa z najnowszym 12-nanometrowym procesem produkcyjnym, więc największa świeżyna od AMD. I na tej konkretnej płycie głównej, czyli na Orusie od Gigabyte'a, takiej oto fajnej z Wi-Fi, udało nam się go wykręcić na 4,1 GHz na każdym z rdzeni przy napięciu na poziomie 1,4 V. Oczywiście wszystko to schłodzone zostało chłodzeniem wodnym, dlatego że na takim zwykłym powietrzu myślę, że moglibyśmy mieć kłopot, żeby utrzymać przyzwoite temperatury przy takim napięciu. Niemniej jednak chłodnica Captain X dała sobie radę i 280 mm chłodnica po prostu ładnie nam tego Ryzena utrzymała w dobrej temperaturze przez całe trwanie testu. Maksymalną temperaturę, jaką zarejestrowałem, to był pik w jednym momencie na 93 stopnie, tak trzymaliśmy się w okolicach 86 stopni i poniżej. Wiadomym jest, że Ryzen kojarzy się wielu osobom nie z grami, a z produktywnością. I ciężko się dziwić, bo niestety, ale tak silnie działa na was wszystkich i na nas marketing. Natomiast, jeżeli chodzi o granie na tym komputerze, to ja w tym teście podszedłem do tego tematu zupełnie inaczej. Co to oznacza? Oznacza to, że podczas gier testowałem je zarówno w momencie, w którym tylko one są odpalone, ale też wprowadziłem dodatkową zmienną, czyli na drugim teście w tle odpaliłem na przykład Blendera na 8 wątków i zostawiłem go w trakcie działania gry, tak żeby on się mielił i tak żeby te 8 wątków cały czas było zajęte zupełnie innym zadaniem. Okazało się, że te 8 wątków, które pozostały do wykorzystania dla gry w naszym Ryzenie, spisały się praktycznie tak samo dobrze, jak 16 normalnie, bez obciążenia Blenderem. Oczywiście przy GTX 1070 Ti i ustawieniach rozdzielczości Full HD. Zobaczmy teraz na naszych testach, jak ta jednostka poradziła sobie w grach i w multitaskingu.
Dlaczego więc uważam, że to jest najlepszy komputer dla twórców internetowych, dla twórców filmów na YouTubie i tak dalej? Właśnie dlatego. Dlatego, że załóżmy sytuację, w której w jednym momencie chcecie sobie zrobić live'a dla swoich widzów, macie jeszcze do wyrenderowania jakiś materiał, który zmontowaliście i montowaliście go przed live'em jeszcze. No i oczywiście na live trzeba coś pograć, więc trzeba też obsłużyć jakąś grę. No i w takiej sytuacji właśnie przydzielacie sobie 8 wątków na przykład do robienia sobie jakiegoś rendera, czy to w Adobe, czy gdziekolwiek indziej. Dodatkowe 8 rdzeni, które macie, wrzucacie do gry na OBS-a, a OBS-a odpalacie przez ten koder w karcie graficznej, co też bardzo obniża jakiekolwiek narzuty na procesor. Więc koniec końców w jednym momencie możecie grać, streamować i renderować film na kanał, który puścicie później na swoich widzów. Jeżeli chodzi o pobór prądu, to nasz system w trakcie spoczynku w pulpicie pobrał około 85 W ze ściany, podczas gdy pod pełnym obciążeniem, syntetycznym oczywiście, sięgał 400 W, więc przydałaby się jednostka co najmniej 700. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia na następnym materiale na wideotestach.